e-kryptografia.pl. Źródło wiedzy o kryptografii i steganografii. Kolejnym sposobem ukrycia faktu istnienia wiadomości jest mikrokropka. Innymi słowy mikrofotografia. Nazwana tak przez dyrektora FBI J. Edgara Hoovera, szpiegowskim arcydziełem wroga. Mikrofotografia to zdjęcie rozmiarów zwykłej kropki, na którym był uwieczniony list napisany czcionką maszynową standardowych rozmiarów. Ta metoda również była używana podczas II wojny światowej i dopiero w 1941 roku alianckim technikom udało się odkryć, na czym polegał ten sposób ukrywania informacji. Mikrokropka udawała zwykłą kropkę w liście jednego z domniemanych niemieckich agentów i odkrył ją jeden z techników dopiero po tym, gdy ujrzał odblask światła na powierzchni koperty, po czym ostrożnie oderwał mikrofotografię udającą zwykły znak interpunkcyjny. Proces tworzenia mikrokropek początkowo przebiegał dwuetapowo. Pierwszym było stworzenie fotografii wiadomości, zmniejszając ją do rozmiarów znaczka pocztowego. Następnie ponownie robiono zmniejszenie, wykorzystując do tego mikroskop odwrócony. Takie zmniejszone wiadomości osiągały średnicę około 1 mm. Następnie tak przygotowany negatyw wywoływano, a szpieg dysponujący igłą do zastrzyków o odpowiednio zaostrzonej i przyciętej końcówce wycinał z fotografii mikrokropkę, którą umieszczał na kropce, przygotowaniem w tekście maskującym. Większość tego procesu została niedługo zmechanizowana przez profesora Zappa, a jego urządzenie wielkości zwykłej teczki, tak zwana skrzynka profesora Zappa, zostały rozesłane agentom w Ameryce Południowej. W ten sposób miał niewątpliwą zaletę. Można było za jego pomocą przesłać ogromne w porównaniu do poprzednio używanych sposobów ilości informacji, między innymi mapy czy rysunki techniczne. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału.